sobotę na kościerskim rynku tuż obok świątecznej choinki stanęła drewniana szopka. Wykonawcą budowli jest znany już mieszkańcom artysta Robert Wyskiel, który jest autorem drewnianych figur stojących przy ulicy Dworcowej. Troszkę się już pochwaliłem przy okazji rozmów z mediami w Kościerzynie oraz prywatnych, że jeśli nam uda się, to mieszkańcy Kościerzyny będą mogli skorzystać i cieszyć się jeszcze dodatkową jedną atrakcją przed świętami Bożego Narodzenia. Dzisiaj właśnie będzie ona montowana. Będzie to szopka, nietypowa szopka, nietradycyjna całkowicie szopka, troszeczkę inna. Władze miasta zamówiły u rzeźbiarza 9 nowych postaci z drewna, które docelowo zostaną zamontowane w innym miejscu. W przyszłości te figury, które staną dzisiaj w szopce, będą ustawione na ulicy Dworcowej. Koszt całej inwestycji to 20 tysięcy złotych plus 4 tysiące, które trzeba będzie zapłacić po nowym roku za montaż figur w ich docelowej lokalizacji.